5 teorii spiskowych, które okazały się prawdą w CSGO. Nasz świat jest pełen tajemniczych teorii spiskowych. Okazuje się także, że w CSGO mamy kilkanaście intrygujących i niesamowicie ciekawych teorii. Niektóre z nich nie mają swojego potwierdzenia w rzeczywistości, jednak duża część z nich okazała się być prawdziwa i to właśnie te przedstawię wam w dzisiejszym odcinku. A jeżeli marzy ci się Good Night Doppler, to kliknij w trzecią linijkę opisu, gdzie znajdziesz konkurs, który organizujemy wspólnie z ekipą Nasz 3 takie koski, także szanse macie naprawdę duże. Nie zapomnij także zostawić subskrypcji, łapki w górę, jeżeli film ci się spodoba i napisać w komentarzu opinii o odcinku. Zaczynamy! Zażywanie nielegalnych substancji przez e-sportowców. Wiele osób uważa, że profesjonalni zawodnicy e-sportowi, tak samo jak niektórzy sportowcy, zażywają nielegalne substancje, które mają na celu podnieść wydajność ich organizmu. Drużyny, tak samo jak organizatorzy turniejów, powtarzali w swoich wypowiedziach wiele razy, że w e-sporcie nie ma konieczności przeprowadzania testów antydopingowych, ponieważ ta kwestia jest marginalna i nie dotyczy większości graczy. Sytuacja jednak diametralnie się zmieniła, gdy były już zawodnik Cloud9 Samphis zdradził w wywiadzie, że on oraz cała jego poprzednia ekipa regularnie zażywała substancję o nazwie Adderall podczas meczów w lidze ESL, w tym także podczas finału w Katowicach w 2015 roku. Odpowiednio stosowane dawki tego specyfiku poprawiają koncentrację. Innymi słowy, są to sterydy dla umysłu. Często skutkiem ubocznym zażywania takich substancji są zawroty głowy, drgawki, przyspieszona akcja serca i wiele innych ciężkich dolegliwości. W 2015 roku na zawodach w Kolonii ESL po raz pierwszy zdecydowało się na przeprowadzanie testów antydopingowych. Tym samym teoria to okazała się być prawdą. Powrót graffiti do CSGO. Ta z pozoru błaha sprawa urosła swego czasu do całkiem sporej teorii spiskowej. Użytkownicy Reddita podgrzewali dodatkowo ten temat tajemniczymi plikami gry, które miały świadczyć o tym, że graffiti, które do tej pory kojarzyło nam się głównie z CS 1.6, powróci do CSGO. Duża część osób nie wierzyła w to, że może ono powrócić do gry i wręcz wyśmiewała osoby, które były zwolennikami tej teorii. Jednak w październiku 2016 roku Valve wydała aktualizację, której to wróciło do tego pomysłu wraz z odświeżoną formą. Teorie o ustawianych meczach w CSGO istniały od początku rozgrywania profesjonalnych turniejów właśnie w tej grze. Zawodnicy oczywiście zawsze odpierali te zarzuty, zasłaniając się twierdzeniem, że każdy z nich gra o najwyższe cele, jednak gdy wyszło na jaw, że cała drużyna iBuyPower obstawiła przez pośredników skinę swoją przegraną, to rozpętała się prawdziwa burza. Śledztwo potwierdziło te nielegalne praktyki, wkrótce cały zespół został zbanowany z wszystkich imprez sportowych. Sam twierdzę, że ten proceder może być praktykowany nadal tylko pod osłoną poważniejszych firm, ludzi itd. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Piszcie w komentarzach. Nowy, podobny styl wszystkich map. Kiedy Valve stworzyło i udostępniło nową wersję Nuka, wszelkie fora rozgrzały się do czerwoności. Niektóre osoby twierdziły, że firma zdecyduje się na wydanie i odświeżenie każdej z map dostępnych w CSGO. Przeciwnicy tej teorii twierdzili, że niemożliwym jest, aby Valve zmieniło legendarne mapy takie jak Inferno czy Dust, ponieważ są znakami rozpoznawalnymi Counter-Strike'a. Jednak jak się to potem potoczyło, to wszyscy już wiemy. Po jakimś czasie dostaliśmy Inferno w podobnym stylu i koncepcji do Nuka, a niedawno poczciwy Dust doczekał się rewitalizacji. Także jak widzimy, historia tworzy się na naszych oczach i teraz możemy się spodziewać coraz większej liczby map w tym nowym stylu. Tickrate 128. Temat ten powraca cały czas jak bumerang. Gracze od dłuższego czasu oczekują wprowadzania lepszego tickrate'u do CSGO. Valve jednak tłumaczyło się zawsze tym, że aktualne standardy nie pozwolą niektórym graczom grać na tickrate'cie 128. Na różnych forach dyskusja na ten temat trwa już od dawna i tak jak w przypadku graffiti odnaleziono tajemnicze przecieki, które świadczyły o jego wprowadzeniu. Na razie jest on dostępny jedynie w Chinach, ponieważ operacja ta została sfinansowana z pieniędzy zewnętrznej firmy. Nam w Europie pozostaje jedynie czekać, co nie zmienia faktu, że chiński CSGO ma ten tickrate zdecydowanie lepszy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i pozostawicie łapkę w górę oraz suba. Nie zapomnijcie napisać w komentarzu opinii o odcinku. Za wszystko z góry dziękuję, zapraszam was jeszcze na mój fanpage, grupę PBG Team i na mojego Instagrama. Linki podałem w opisie. Do zobaczenia.